Cześć i witam Was na moim kanale. To jest na pewno szok dla wielu z Was, ale tak jak sugeruje tytuł tego filmiku, dzisiaj będę mówić po polsku. Dzisiejszy instruktaż tego makijażu jest po polsku, w moim ojczystym języku, jestem Polką. Dla moich stałych subskrybentów wstawiłam Wam napisy, więc mam nadzieję, że mimo wszystko będziecie oglądać. Mam nadzieję, że makijaż się podoba, że filmik się będzie podobał. Jeśli tak, to polubicie go, skomentujcie i subskrybujcie. Ale jeśli chcecie się dowiedzieć, jak stworzyłam ten makijaż, to oglądajcie dalej. Dobrze, zacznijmy. Jest mi trochę dziwnie mówić do Was w języku polskim, ale spróbujmy. Przede wszystkim chciałabym podziękować Iwonie W., która zasugerowała ten instruktaż w języku polskim. Wiem, że już od jakiegoś czasu wielu moich subskrybentów prosi mnie o instruktaż w języku polskim, więc mam nadzieję, że dzisiejsze wideo będzie się podobać. Jeśli nie wiecie, jestem Polką mieszkającą w Wielkiej Brytanii. Mieszkam już tutaj 14 lat. Większość swojego życia spędziłam w Anglii, więc wybaczcie mi, jeśli zapomnę jakiegoś odpowiednika w języku polskim albo źle coś wypowiem, źle gramatycznie złożę zdanie. Tak po prostu się dzieje, jak człowiek myśli po angielsku od czasu do czasu. Iwona przekonała mnie do nagrania tego filmiku, ponieważ poinformowała mnie, że na polskim YouTubie nie zauważyła, nie widziała dużo instruktaży względem Be Perfect Carnival 3 Love Tahiti. Ja już swoją recenzję zrobiłam, tutaj będzie link do filmiku. Bardzo ją lubię, bardzo mi podpadła. Wszystkie 13 odcieni, które używałam w tamtym filmiku, były spoko. Szczerze powiem, nie wiem, gdzie można ją kupić w Polsce. Jeśli się dowiem, będą wszystkie linki w opisie. Ja osobiście kupiłam tą paletkę od razu od Be Perfect, ale wiem, że wysyłka bardzo dużo kosztuje. Wiem, że Beauty Bay prawdopodobnie będzie sprzedawać tą paletkę i też rekomenduję tą stronę. Porządnie pakują te produkty, palety. Nigdy mi się nic nie złamało, skruszyło, rozwaliło. Już się zaczynam rozgadywać. Już mi trochę przeszły pierwsze nerwy. W dzisiejszym instruktażu postaram się użyć produktów, które wiem, że są na polskim rynku do kupienia, aczkolwiek też nie jestem pewna, czy wszystkie produkty, których użyję, są dostępne. Więc jeśli nie, używajcie to, co macie. Ja zawsze mówię moim subskrybentom, używajcie to, co macie. Nie musicie konkretnie tych samych produktów używać, co ja. Użyjcie tego filmiku jako inspiracja. Dopiero teraz się zorientowałam, że mam beznadziejnie pomalowane paznokcie, więc też przepraszam. To nie kanał o paznokciach, tylko o makijażu, więc skupmy się na tym. Na oko, na powiekę użyję dzisiaj Anastasia Beverly Hills Eye Primer. Ja zazwyczaj zaczynam mój makijaż od oczu, szczególnie jeśli mój makijaż jest wieloetapowy i jeśli używam bardzo dużo kolorowych odcieni, bo jeśli one się osypią mi tutaj na policzek, mogę je łatwo zmyć. Jeśli bym miała podkład, już całą bazę puder i to wszystko zrobione, byłoby to o wiele trudniejsze. Ale jeśli chcecie zacząć od podkładu i później robić oczy, proszę bardzo, Wasza decyzja. Już się tyle nagadałam, że zaczyna mnie gęba boleć, a nawet nie zaczęłam robić makijażu. Więc na pewno to będzie śmieszny, ciekawy filmik. Zaczynam od takiego lekkiego, puszkowatego pędzla. Zacznę od The Deep. To jest taki ciemny, niebieski. Nałożę tym puchatym, lekko puchatym, on jest taki malutki, na powiekę ruchomą, czyli to, co się rusza. Sama nazwa wskazuje. I sobie przeciągnę troszeczkę ku górze. Ku górze i w bok. Ale jakbyśmy przeciągnęli swoją linię brwi tu, to w ten kąt sobie przeciągamy ten cień.
I robimy to delikatnie, nie naciskamy za mocno. Po prostu robimy takie malutkie ruchy. Jest to wyciągnięte ponad moje zgięcie w oku. Ja mam dość dużą powiekę, więc mogę sobie na to pozwolić. Jeśli nie macie tyle miejsca, wystarczy po prostu troszeczkę niżej to zrobić. To nie będzie jedyny kolor, który będzie widać w tym miejscu, więc zostawcie sobie trochę miejsca. I tak jak widzicie, przyciągnęłam to na zewnątrz i zaczęłam robić linię jakby z powrotem. I robię takie półkole, które jest odbiciem tego samego kształtu, co moje zgięcie oka tu w tym miejscu. Robię to na otwartym oku, bo chcę widzieć, co będzie widać, jeśli otworzę oko. Jeśli bym naprawdę wprowadziła to w załamanie tu, jeśli opuszczę, zrelaksuję moją twarz, to tego koloru po prostu nie widać, więc ja zawsze robię to trochę nad. Ogólnie na razie wygląda jak kupa, ale będzie wyglądać dobrze za chwilę. Wystarczy trochę cierpliwości. Bawimy się dzisiaj makijażem. Przynajmniej ja się bawię. Nawaliłam sobie tego koloru. O! I teraz po prostu wezmę ten puchaty pędzel. Biorę sobie mój ręcznik, byście zobaczyli, ile ja mam rzeczy tak ufajdane. I po prostu czyszczę sobie lekko mój pędzel. Bardzo go lubię, dlatego to robię. Mam wiele różnych innych pędzli, ale zazwyczaj często tak robię. Jeśli lubię konkretny pędzel, to go po prostu czyszczę pomiędzy kolorami. Zaczynam rozcierać tą granicę tutaj, żeby ona była taka po prostu roztarta, no. Po lekkim roztarciu tej granicy wezmę sobie mój ulubiony chyba kolor w tej palecie. On się nazywa Reef. Ten taki zielonkawy. No on jest jednak zielony, ale taki, no taki jednak morsko-zielony. I go nakładam tak naprawdę na ten niebieski, ale bardzo blisko tej granicy. No wyciągnęłam sobie to dzisiaj tak na maksa, no. Dobra, oryginalny makijaż miał odcień Key Lime, ten taki neon. No to dzisiaj go też użyjemy. Chciałam użyć białego, użyjemy Key Lime, żeby wszystko można było uzyskać jedną paletą. O kurczę, ten to jest też moc. Naprawdę polecam tą paletkę, ona ma takie fajne kolory, takie nieoczywiste, bardzo świeże, orzeźwiające bym powiedziała. Taki drag mi dzisiaj wyszedł w sumie. Lekki. Tak to jest, jak się lubi makijaż. Jest fajnie, będzie jeszcze lepiej. Biorę inny pędzel wreszcie, też taki lekko puchowaty i wezmę sobie Black Beach. To jest po prostu czarny. Biorę The Deep, ten granatowy, po prostu robię bardzo ciemny niebieski i sobie przyciemnimy to wszystko. Chcę naprawdę, żeby to było deep, a w sumie biorę czarny, nie będziemy się tu bawić, bubię jak w jakieś granaty. Dobra, dziewczyny i chłopaki, jeśli oglądacie, jest na polskim YouTubie, bo ja się przyznam, że polskiego YouTuba dużo nie oglądam. Czy na polskim YouTubie jest dużo osób, które robią tak mocne makijaże, czy zazwyczaj dziewczyny, no, robią takie dzienniaczki? To nie jest nic złego, broń Boże. Dzienniaki też mają swój urok. Ja je też bardzo lubię. No, ale jednak wiem, że jako naród to my nie bardzo lubimy się tak mocno malować. No dobra, podoba mi się. Patrzcie, jak one się fantastycznie łączą. Sobie wzięłam ten fluffy, ten puchowaty pędzel i sobie tu rozcieram tą granicę, sobie łączę te kolory. Jeszcze jeden pędzel, taki naprawdę już puchowaty. I przejadę sobie granicę tą całkiem przy brwi.
Za mało mi trochę tego key lime, tego bardzo neonowego wręcz zielonego. Tutaj sobie rozjaśnimy. Dobra, zostawmy sobie to na chwilę. Trzeba odciąć powiekę. Ja osobiście, żeby mi to naprawdę fajnie, precyzyjnie, czysto, po prostu jak żyletka wyszło, zawsze biorę troszeczkę, to nie działa. Tutaj jest mój płyn do demakijażu, woda micelarna i biorę sobie patyczek do ucha. Moczę sobie patyczek, tak fes, żeby on był mokrusieńki. Oblewam sobie całe moje lusterko, zazwyczaj tak robię. Później, kurczę, muszę się przez 10 minut męczyć, jak go kuźwa wytrzeć. Po wytarciu lusterka czyszczę sobie powiekę. Ja wiem, że ludzie lubią robić to na wazelinę, ja osobiście się boję. Muszę spróbować, szczerze mówiąc, wreszcie kiedyś, ale po prostu się boję. No ja mam tłustą cerę, tłustą powiekę, więc dla mnie nałożenie wazeliny jest troszeczkę bezsensowne, no ale wiem, że działa. Tym patyczkiem, tą wodą micelarną czyszczę sobie odcięcie i tak jak z cieniem, jeśli patrzycie, macie otwarte okno, na otwartym oku musicie odciąć troszeczkę wyżej niż tak naprawdę to zagięcie, bo jeśli odetniecie tylko tą powiekę ruchomą, nie będzie nic widać. Przy okazji takie wyższe odcięcie optycznie powiększa oko. Dobra, biorę płaski pędzel syntetyczny, biorę sobie trochę mojej bazy, biorę tą bazę na pędzel, odcinamy. Też, żeby on się tutaj, ta baza, ten korektor nie zmieszał, to po prostu naciskamy. Robimy taki stempel. Klepu, klepu. To jest chwila, moment. Zawsze odcinam troszeczkę dalej niż w połowie mojego oka. Przepraszam bardzo, ja tutaj nagrywam, proszę mi nie przeszkadzać. I tak jak zrobiłam to na samym początku, muszę wklepać lekko tą bazę, żeby ściągnąć tą pierwszą warstewkę, żeby to jednak aż tak mokre nie było. Jeśli będzie, to niechcący mogę za mocno otworzyć oko i mi się to wszystko rozjedzie. Co ja tu chcę zrobić? Wezmę sobie ten pędzel, którego użyłam, do czarnego. Zacznę od The Deep, tego niebieskiego, ciemnego niebieskiego. Zacznę sobie tutaj tą granicę rozcierać. Ja lubię naprawdę używać takich lekko puszkowatych pędzli, bo one ułatwiają wcieranie i rozmazywanie, blendowanie tych cieni. To jest takie od razu już delikatne, ale walimy kolor ostro. Ja tutaj sobie lubię to zbudować. Widzicie, trzeci raz nawet nakładam cień. To naprawdę fajnie wygląda, jeśli on jest fajny, soczysty, intensywny. Biorę czarny na sam brzeg tu. Szczerze mówiąc, coraz bardziej lubię używać czarnego w moich makijażach. Przez bardzo długi okres bałam się go dodawać, ale wygląda no... Rozcieram jeszcze raz granicę tutaj na zewnętrznej części. Yes. W sumie biorę ten mniejszy puchowaty, trochę Reef, tego zielonego, nałożę sobie tutaj troszeczkę. Mi się on tak podoba, że go muszę po prostu gdzieś tu dać. O, o, tak. Dobra, nasycenie trzeba troszeczkę zbudować. O, tak. Ja uwielbiam matowe makijaże, no. Nie możecie powiedzieć, że to fajnie, efektownie nie wygląda. No, trochę głęboko mi to weszło, ale bez problemu rozjaśnię sobie trochę tą wewnętrzną część. I do tego wezmę odcień Vanilla. On, jeśli się nie mylę, to duochrom. On się mieni na dwa odcienie.
No, tak myślałam. Na lekko zielonkawy. Więc będzie tutaj fantastycznie pasował. Wciskam go w to miejsce tu, co mi pozostało. Oczywiście, aby połączyć go z Reef, troszeczkę najeżdżam na Reef. Kurczę, on jest taki fajny, że ja go walnę na całą powiekę. Ale przez to, że mam Reef pod spodem, też będzie tak się fajnie łączył. Matte moc. Spróbuję nałożyć go palcem. Zobaczymy, czy ma jeszcze większą moc. Czy ja wiem, ale się fajnie mieni. No, kurczę. Oddychaj. One naprawdę bardzo fajnie się nabierają na pędzel. On jest suchy, ladies and gentlemen. On jest suchy i tak bardzo fajnie się nakłada. No. Wziąłem jeszcze raz ten taki mniejszy, puchowaty pędzel do tych ciemniejszych kolorów i jest dobrze. Dobra, jeszcze trochę czarnego. Nawet czerń, nasycenie czerni trzeba tutaj mieć porządną. No i chyba jest dobrze, no. Ale. Wezmę sobie to coś. Jak to się nazywa? Waciki. Biorę sobie wacika, wodę micelarną i tak jak powiedziałam na początku, kurczę, znowu mam na tym lusterku, no. Tak jak powiedziałam na początku, czyszczę sobie powiekę dolną. Jedno z moich ulubionych trików makijażowych, bo mi się po prostu nie chce być precyzyjną. Tutaj przyciągam. O! Pyk. I jest prościutko, po prostu no, tak jak miało być. Zrobię drugie oko od kuchni. Jezus Maria, brakuje mi off camera. Dobra, zrobię drugie oko i zaraz wracam. Skończyłam drugie oko i stwierdziłam, że to takie mi się nie podoba. Zaokrągliłam, zrobiłam drugie oko trochę niżej, no ale trudno, będę tak pozować do zdjęć. Dobra, dzisiaj sobie spróbuję, bo robię recenzję jednego z podkładów i muszę go zmieszać z czymś. Ostatnio robiłam recenzję podkładu Smashbox Studio Skin Full Coverage 24 Hour Foundation. Szczerze powiem, że aż tak mi nie podpadł. Jeśli chcecie wiedzieć, dlaczego jest meh, to obejrzyjcie sobie filmik, ale przede wszystkim kolor dla mnie jest za jasny. Nie przejmuję się tym zbytnio, bo wezmę sobie jeden z moich ulubionych podkładów Revolution Conceal and Hydrate. Ja mam numer F7 i ten odcień jest troszeczkę za ciemny dla mnie. Więc spróbujmy. Dzisiaj sobie je połączę. Ja lubię podkłady mocno krejące. Nie tylko ze względu na to, że mam trądzik. Po prostu lubię mocno krejące. Nie wiem. Jakoś nie jestem po prostu przekonana do tego podkładu chyba. Ja osobiście, i na pewno zauważyliście to, jeśli jesteście ze mną już od jakiegoś czasu, uwielbiam się konturować, brązować, opalizować produktami w kremie. To jest podkład, który się nazywa Fast Base Foundation od Revolution i używam odcienia F14. Jest to oczywiście bardzo ciemny kolor, ale nakładam go delikatnie na pędzel i rozprowadzam. Ok, Google. Translate sculpt into Polish. Scenariusz. Sculpt. Szkoła. Sculpt. In Polish, you would say. Zakres. Translate sculpture. In Polish, that's. Rzeźba. Wyrzeźbić. Wyrzeźbienie twarzy. Oła. Dobrze. Jestem trochę bardziej opalona. Czuję się po prostu od razu lepiej. Na mój korektor dzisiaj pod oczy użyjemy sobie Revolution Conceal and Define Infinite Concealer. Ja nie mam takich worów pod oczami, więc dużo korektora nie potrzebuję. Nie używam. Klepu. Zazwyczaj robię to gąbką, ale podkład nałożyłam pędzlem, więc do tego też użyję pędzla.
A że miałam podkłady mocno krejące, nie potrzebuję korektora nigdzie więcej. Do przepudrowania okolicy pod okiem i lekkiego przepudrowania całej twarzy użyję Fenty. To jest Pro Filter Instant Retouch Setting Powder i odcień to masło, czyli butter. No na razie wyglądam bardzo sucho, ale jeszcze nie skończyliśmy i moja twarz zapewne zacznie produkować sebum, które nada mi pięknego błysku. A nawet jeśli nie, to mam giełkę do twarzy, więc na razie zostawmy tak. Przyciągnęłam puder tak naprawdę tylko w strefie T, ze względu na to, iż będę używać sobie pudrowego bronzera i troszeczkę jeszcze utrwalam tą część ciała. Wow. Tą część twarzy. Jedna z moich ulubionych części makijażowych i ulubionych trików, użyję paletki cieni do mojego różu. No, żeby było fajnie, to użyję tego samego co ostatnio, czyli Coral, Yellow, te dwa, taki bardzo koralowy, nazwa sugeruje, i lekko żółtawy. Nabieram go na pędzel taki puszkowaty, później biorę go na łapkę, tak o tu, tak klepu, delikatnie nakładam na policzki, trochę na nos, bo ja tak lubię. Ja osobiście lubię róż, jeśli nie lubicie różu, nie musicie go nakładać, ale zapewne większość z was i większość z nas i na pewno ja lubimy rozświetlacz, no bo dlaczego nie? Ja dzisiaj sobie biorę highlighter Reloaded z Revolution, to się nazywa Just My Type. Szczyty policzków, trochę rozświetlacza, tu, o. Mokra gąbeczka powoduje, że ta warstwa taka naprawdę, która wygląda jak puder, jeśli chodzi o rozświetlacz, tak ściągamy ją i fajnie jest wklepany, wtedy ten rozświetlacz jest częścią twarzy, a nie po prostu leży na skórze. Baza skończona. Wracamy do oczu. Przed kolorówką, przed oczami zrobię szybko brwi. Nakładam sobie po prostu mydełko z Revolution. One się tak fajnie puszą wtedy. I szczerze mówiąc, mam ochotę je tak zostawić, ale tak nie zrobię. Wezmę troszeczkę pomady. To pomada z Anastasia Beverly Hills. Mam kolor medium brown. Nabieram pomadę na skośny, cieniuteńki pędzelek. Chcę dodać parę takich indywidualnych kresek, które wyglądają po prostu jak włosy. I zazwyczaj po prostu dodaję je na zewnętrzną część moich brwi. Przednią mam dość mocną, fajną, dużo włosów. O tak, fajnie wygląda. Zajęło nam to dosłownie 3 minuty. No i trzeba teraz skończyć oko. Dobra, wracam sobie do tego średniego, puszkowatego pędzla. Jeśli macie małe oczy, używajcie trochę mniejszych pędzli. I nabiorę sobie Reef, taki zielonkawy, i nałożę na środek mojej powieki najpierw, bo jednak chcę, aby ten kolor przeważał. Co ja się będę tutaj ograniczać? Biorę, o Jezu. Piękny jest ten kolor. Ja nie przepadam za zielonym, ale to jest taki, tak jak mówię, no, zielony, ale taki morski zielony. Ja tam się nie boję, daję dużo cieni. Wygląda to efektownie, fajnie. Wszystkim się podoba, więc tyle daję. Dobra, odłożę sobie ten pędzelek. Wracam do tego mniejszego i nabieram sobie The Deep, ten, nazwijmy to granatowym, ten niebieski, ten ciemny niebieski. Łączę sobie górną powiekę z dolną, przeciągam może ten ciemny niebieski, no tak maksymalnie do połowy i też tutaj troszeczkę muszę dać na tą dolną powiekę ten czarny. Wracam z powrotem z Reef i tu też jeszcze raz daję na brzegi tutaj, o, bo ja chcę, żeby to miało taki ala blask tej zieleni.
Jeszcze raz rozcieram tym puchowatym. I aby rozświetlić wewnętrzny kącik mojego oka, wezmę jeszcze raz wanila. Ciepło sobie o tu. Dobra, i żeby spróbować coś fajnego, to wezmę sobie niebieską kredkę i dam na linię wodną. Mam nadzieję, że się fajnie połączy. Będzie takim fajnym, ciekawym elementem. I takowym on jest. Niewiele nam zostało. Muszę nałożyć sobie trochę tuszu do rzęs, sztuczne rzęsy. Na ustach moje ostatnio ulubione połączenie. Wezmę sobie kredkę do ust z Bariem, taka kawa z mlekiem. Obrysowuję usta. Biorę szminkę z MAC Cosmetics, to jest Flesh Pot. Okej, to by było na tyle, panie i panowie. Tak właśnie wygląda mój finałowy makijaż przy użyciu Be Perfect Cosmetics Carnival 3 Love Tahiti przy współpracy z Stacey Marie. Mam nadzieję, że się podoba, mam nadzieję, że wam się podobał filmik, w którym mówiłam po polsku. Na pewno było ciekawie. Na początku byłam bardzo zdenerwowana. Jestem już przyzwyczajona, przez 3 lata mówię po angielsku do aparatu. Dzisiaj było trochę inaczej, dzisiaj było po polsku. Tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeśli tak, to polubicie go, skomentujcie i subskrybujcie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jesteście najlepsi.